Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Amok, a to jest już druga część, zagrajmy w Max Payne 1, więc kontynuujmy. Virgilio, nic wam nie jest? Zauważyłem leżący na biurku list. Musimy ich załatwić, ja oczywiście klikam na pałę. O kurde, dobra, poszli. No coś nieciekawego się tu działo, ale dobra. Jest list. Jest whisky. Spotkałem się tylko raz. Jego prawą ręką w interesach był niejaki Vinny Gogniti. Gogniti był typem choleryka na krawędzi załamania nerwowego. Wiecznie darł się na ludzi, jakby rozpierała go energia. Miał łeb do tego interesu, ale brakowało mu jaj, żeby grać poważnie. Swoją frustrację wyładowywał na nieletnich ćpunach i dziwkach. Wymiana Walkirii nastąpi w twoim hotelu. Cytując Jacka, Vinny, jej się tym zajmiesz. Koniec cytatu. Rico Muerte będzie się wszystkiemu przyglądał. Jeśli coś pójdzie nie tak, to polecą głowy. Pasterze, dobrze. Traktujcie więc gościa naprawdę grzecznie i spełniajcie jego żądania. Nie nawalcie, bo spotka was finito! Panowie, finito! Handel Walkirią oznaczał wzmocnioną ochronę, pozamykane drzwi i wielu nerwowych zbirów z palcami na spustach. Nie zapowiadało się to ciekawie, ale i tak warto było sprawdzić. Rico Muerte przypominał filmowego Kaisera Soze. Był jak przerażająca opowieść, która ma trzymać ludzi w napięciu. 313. Bracia Finito zapisali na marginesie numer pokoju, w którym był Muerte. Ja tu odpalam stoper. Dobra, i wybaczcie za to, co śmiga. Ja zrobię tylko tak. Widzimy się za chwilę, ja to wyłączę. Okej, jestem już po przerwie krótkiej, bo musiałem wyłączyć. Okazało się, że miałem włączony licznik do mierzenia, no, temperatury, znaczy zużycia procesora i zużycia RAMu, więc kontynuujmy. I gramy dalej, no, a co mamy robić? Wybaczcie, jak będzie coś słychać, jakiś, kurde, wiatr czy coś takiego, ale ja tego inaczej nie naprawię. Mogę to włączyć? Mogę. Mogę zobaczyć, co jest za tym. O, zima. Oczywiście, bo to jest w klimatach zimowych. Szkoda, że nie mogę wziąć tej whisky. Napiłby się człowiek. Pusto. Pusto. Sejfu. O, sejf mogę otworzyć. Muzykę słyszę. O, mogę otwierać te szafki? O, amunicja do berety. Fajnie, nie zwróciłem uwagi, to jest zamknięte. Tak w ogóle to się podleczę. Tak w ogóle to się przełączę na dwie berety i tyle chyba. Chyba, że mogę jeszcze otworzyć tamto, ale wątpię. Tak. Boże, nie. Właśnie jak się mu powie, żeby się przekręcił, to... Wydostanie się było trudną sprawą. Zamknięta klatka schodowa i winda niedziałająca od wieków. Jim Bravura, wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Patrzę, czy tu nikogo nie ma. Czy śnieżycy, Jim Bravura, wszelkie niezbędne środki. Trochę sobie wybrałem porę na nagrywanie, ponieważ jest dzisiaj. Jest godzina 13 po północy. I trochę jest strasznie, powiem wam. Tu gra się trochę strasznie. Ktoś był, czy mi się wydawało? Zamknięte. Dobra, już zamknij ryj. Skąd to leci? Nie. O. Amunicja do tego. Ale tu się otwiera, zauważyłem, tylko jedna szuflada zawsze. Kurde! Skąd to leci? Mogę papier wziąć? Nie mogę. Szkoda. Dobra, środki są. Tutaj lecimy. A to stąd leci. Nie, przepraszam, to jest stąd. O, tu są jeszcze jakieś, kurde, gazetki. Jeszcze tego nie przeszukałem. A to jest zamknięte, dobra, to jest. To więc. O, tu jeszcze coś jest. Zamknięte. Ale moc ma ten. A tu głośno. Fuck bitches! Wszystkich naraz? Jak dobrze, że nie strzeliłem w to, ale bym miał przejeb... No. Zadzwonimy sobie to tymi gazrurką, bo inaczej się nie da. Powiem wam, że straszna jest ta gra w niektórych momentach.
Znowu to leci. Nawet nie przeszukiwałem tego kiedyś. Kiedyś się nie myślało o przeszukiwaniu. Znowu wyleci coś. Tak, wyleciało. Nie myślało się o przeszukiwaniu tego, bo kiedyś człowiek nie był taki mądry. O, śrutówka, okej, gitesu, pusto. Zaś te laski na ścianie, no. Wszędzie je umieszczają. Chyba twórcy, no, w tamtych czasach bardziej myśleli o takim czymś. A właśnie. Słuchajcie. Dziękuję, Lawrence. Miodowe lata. Środki przeciwbólowe, jak dobrze. Ale trochę. Moja pani. Panie. Moja pani, proszę posiedzieć. Trochę zlamiłem, ale. A to nic. Moja pani. To zdarzyło się podczas naszego pierwszego spotkania. Tutaj ma miodowe lata, proszę bardzo. Gdzie jesienne liście płonęły w promieniach słońca zupełnie jak twoje włosy. Och, mój panie, nie powinieneś tak... Dobra, koniec oglądania. Tu jest amunicja, której nie podniosę. Tu oczywiście znowu wyleci coś, ale dobra. Nie będziemy się tym przejmować. Zbierzemy sobie tą amunicję. Ile mam tej amunicji właśnie? Nać pani Walkirią. Mogli zaatakować bez ostrzeżenia. Musiałem uważać. Lepiej go zastrzelić. O, Walkiria leży, widzicie? No. Zielone gówno. Pospuszczamy wodę, bo pewnie nie spuścili. A zawsze trzeba spuszczać wodę, jak się wychodzi z łazienki. I jedną to... O, wszędzie ta Walkiria. A tu tutaj, a tu tutaj. A czy strzykawki z Walkirią, bo... To nie Walkiria. Fuck, bitches! Chińczyk! Strzelałem w ścianę, ale to nic, to szczegół. Mogę to jakoś przeładować? Chyba nie mogę. Uleczę się, bo mam 7 tych główienek. Patrzę tutaj, patrzę, nic nie ma. Tu jest zamurowane. Tu jest zamurowane. Tu jest w ogóle wyjście gdzieś na dwór, ale... Ten jest... I znowu te laski, no. Od atowiski. Lepiej czołować głowę. Ciągle ta Walkiria wszędzie leży, no Jezu. Odpalmy sobie. Walka z narkotykiem Walkirią zakończyła się dzisiaj tragicznie dla agenta specjalnego Alexa Boldera. What the fuck? Który został brutalnie zamordowany na stacji metra Roscoe Street. Podejrzany o popełnienie... A, właśnie. Max Payne, którego widziano w... To co w poprzednim odcinku widzieliśmy. Policja wciąż poszukuje tego recydywisty. Uwaga, jest on uzbrojony i może być bardzo niebezpieczny. Prognoza pogody. Najgorsza w dziejach miasta Śnieżyca nadal szale. Działania. Czy to najlepsze jest to, że w Max jest to podejrzane, ale no. O, panie, masz troszeczkę relaksu po śmierci. A jest trochę amunicji. A w ogóle miałem jakieś szafki po drodze? Chyba nie. Pyk! Środki przeciwbólowe, bitches! Pusto. Gdzie jest ten pokój, co ja myślę? Bo tu był taki... What the fuck? Tu był taki pokój, w którym oni nagrywali takie gówna. Nie, z tej strony czysto. Tu zebrałem. Tam chyba pójdę. Lepiej ich załatwić. Tylko lepiej tutaj się nie wysilać, tak wiecie, że bardzo, bo... Czasem jak przesadzimy z tym strzelaniem, to... No... Lol, mam zapas amunicji, ja to zbieram. Przesadzimy z tym strzelaniem... Przyjdą kolejni. O, właśnie. O, fuck, 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 fuck! Nie! Nie! No, zginął, wreszcie. Chyba ostatni, bo tutaj się zawsze tak wczytują. Ile mi życia zleciało, lol. Mogę uruchomić pralkę? Nie, nie jest podłączona. Może ja naprawdę się przerzucę na tą... Na
śrutówkę. W sumie mam tyle samo. Przecież ta sama amunicja. Ten, dobra. Wow, wow, wow! Muerte też dostał list. Boże, w pułapkę się wpierdzieliłem, a ja tutaj zareagowałem pół minuty później. A, tu jest ten list. Nasze śledztwo nie wskazywało na powiązania Angelo Punchinello ze sprawą Valkyrie. Ślady kończyły się na Jacku Lupino. List, który znalazłem, podpisał sam Punchinello. To był pierwszy dowód na to, że ojciec chrzestny wiedział, czym handlują na jego podwórku. Z kłopotów, w jakie wpakowałeś się w Chicago, wyciągnęła cię rodzina Punchinello. Czekałeś na okazję, aby się nam odwdzięczyć. Jeden z naszych chłopców ma bardzo poważny problem. Chcemy, żebyś wspomógł nas w tej sprawie swoimi szczególnymi umiejętnościami. Ale zbieranie dowodów straciło sens kilkaset pocisków temu. Tak dawno, no właśnie, za której nie było już powrotu, że nawet nie pamiętam, jak ona wygląda. To. Rzeczywiście, jak nie wiecie, to czasem Max ma drobne, no, zaniki pamięci. Boże, czemu ta muzyka jest tak głośno, to jak do cholery jasnej, kurde, nie wiem. O, zauważyłem tutaj, patrzcie. Tu jest jakiś dym, ale on przypomina samolot, tak jakby przepowiednia. Tu są WTC, te wieże, co zniszczyli terroryści, a AWE terroryści. Raczej, no, niby terroryści, chciałem powiedzieć, nie AWE. Tu jest coś jakiś tam. A, i jeszcze co do filmu. Jak widzicie, film nie jest w Full HD, ponieważ zabawa w Full HD trochę trwa, powiem wam, trochę. Czy ja tędy przyszłem? Nie wiem. Tędy przyszłem, dobra, sorry. Zabawa w Full HD trochę trwa, ponieważ, o, miałem zapisać. Czekajcie, F5 się zapisywało? Tak, F5 się zapisywało. Bo nie chcę zginąć gdzieś tutaj. Zabawa... Czy on jedzie? Fuck, tu jest, kurde, przeciwnik. Chciałem powiedzieć, zabawa w Full HD trochę trwa, więc przerzuciłem się na filmy 720p. Tyle wystarczy na razie. Mam taką nadzieję. Z tego co wiem, to chyba... To jest ukryty pokój. Ukryty pokój, czy mi się wydawało? A nie, to jest taki... Wolałem nie wiedzieć, co tu się stało. What the fuck? On ma wbity, kurde, kołek w kręgosłup. Trochę dziwne, powiem. Można to otworzyć? Nie można, Boże, już więcej... Powiem wam, że dzisiaj nagrywam tylko jeden odcinek. Pierdziele, nagrywam tylko jeden odcinek, ponieważ więcej to mi aż, kurde, lęk mam tego. Ile mołotowów? Ile tego? Pierdziele, mam lęk, kurde, nagrywać takie gry. Nawet teraz, jak, kurde, mam lat praktycznie prawie 20, więc... Jest drobny strach. No gdzie mam teraz iść? Cholera jasna, gdzie mam teraz iść? Przyjedzie do winda? To jest zamknięte. Uleczę się. I zapiszę. Bo może nam coś wyskoczyć, jakiś, kurde, debil czy coś. No nie wiem. To tam mam iść? W sumie tu nic nie ma. No, nic nie widziałem przynajmniej. To jest zamknięte. Tu amunicja, której mam zapas. Tu nie chcę spaść, właśnie. What the fuck? Miałem się cofnąć po prostu. Nie, to wybuchnie. Albo ja miałem to rozwalić. Jeps! Ja tu klikam na pałę. Ah! Dobra. Zapiszmy.
tak na wszelki wypadek. Boże, po co ja tutaj slow-mo używałem? To nie wiem, już sam zbaraniałem. Dobra, tutaj jest pusto, tu jest czysto. Tu zebrane kasy, a czyli zebrane te. To mam pełno. Boże, jak mnie wkurwia ten komunikat. Oj, przepraszam, przepchnąłem. Dziwka zostawiła na stole swój pamiętnik. Tu jest, patrzcie. Tu jest, widzicie? Taka dziura. Tym. Jak ty na nią mówisz? A to jest przejście do tajemniczego pokoju. Walkiria, kasety i te inne do perele. Gdzie jest ten stół? Tutaj. Pamiętnik należał do dziwki o nazwisku Candy Down. Po takiej lekturze zaczerwieniłby się nawet gminy. Nazwisko to ma niezłe. Znowu dzwoniłam do tajemniczej wiedźmy. Wysłałam jej nową taśmę z jednookim Alfredem. Póki to ona płaci mi za te filmy, staruszek może przychodzić nawet codziennie. Kręciła na boku, robiła filmy z udziałem swoich klientów i sprzedawała je temu, kto dał więcej. W końcu i tak by się doigrała, o ile wcześniej nie wykończyłaby jej dawka walkirii. Właśnie, jak słyszeliście, robiła filmy z klientami przez tą kamerkę ukrytą w tym pokoju. Mogę to zamknąć? Nie mogę. I... Tu jest za cicho. Jeps. Kurde, zranił mnie, no. Myślałem, że nie jest zrani, no. Ja jebie. To jak zwykle nie działa. Tędy się przejść nie da. Szukam jakiegoś pokoju. Nie, to tędy przejście jest. Boję się, że to jest następny rozdział. Tak, rozdział czwarty. I zobaczymy, co tu się będzie działo, bo... Niestety chyba w tym momencie skończy. Stara winda towarowa powoli sunęła do hotelu Jacka Lupino. Trzy myszy! Niczym... z jakiejś bajki. Dobra, ja tutaj zapiszę. I w tym momencie sobie zakończymy grę. Mam nadzieję, że wam się podobało. To było tylko 15 minut. 15, no 14 minut. Kolejnej części, nie chcę robić tych odcinków długich, ponieważ ja w nocy mam straszny lęk, a wyobraźcie sobie, jak miałbym grać w Amnezję, albo miałbym grać w Condemned Criminal Origins, albo w jakieś horrory, nie wiem, chyba bym nie wytrzymał tego emocjonalnie. Więc do zobaczenia i pamiętajcie motto, łapa w górę motywuje, a łapą w górę motywujesz, a subskrybuj mi dziękujesz, więc do zobaczenia i na razie, cześć. Aha, i jeszcze Facebook, pamiętajcie. Tam mi się nic nie dzieje, więc zapraszam. Więc do zobaczenia, cześć.